co tu jestem, to mam pecha, bo i 30 znów sprzedana, ta czerwona piękna. Ktoś zawsze mnie na 30 uprzedzi, jak jest ładne. Nawet tak dziabane musiało być atrakcyjne. 16 rok to. Nie ma żartów. Szkoda, pędzimy dalej. Szukam widzowi już 2 miesiące ładnej i 30 dla dziewczyny czy dla żony. Kiedy znajdę, mam nadzieję, że będzie to szybciej niż później. Ja dopiero placyk, auto z placyku pana Alika, bo nie chcę mu tarasować wjazdu dla niego i jego nowych samochodów, które dzisiaj sprzeda. Kupi, przywiezie. A tutaj wiele się dzieje, wiele jest zamieszania, natomiast ruch w zakupach, w handlu, sprzedaży cały czas ogromny. To tańsze auta, droższe, przeróżne. Przeróżne. Na każdym wyjeździe, jak wiecie, oglądamy, nie wszyscy może wiedzą, oglądam od co najmniej 5 tysięcy, tak, 5 tysięcy sztuk. A jak idziemy w miarę żwawo, to obejrzymy 7 tysięcy sztuk. Jak naprawdę idziemy super wolno, to 4 tysiące sztuk. Super wolno mam na myśli to, że oglądamy sporo samochodów, testujemy, siadamy do nich. Benzyna, chwileczkę, jaka lampa staraczynowa. Kuźwa, pech. Pech. Tu jest nowa lampa, szukam dla widza benzyny. Akurat diesel, no nie fart. Nie fart jak hu, jak cholera. Czasami tak bywa, że nie idzie. Golf 6, już tam patrzę. Ciekawe jaki motor. Nie mogę się do niej przedostać. A, w pierwszym rzędzie jest, przepraszam. W pierwszym rzędzie, czyli tutaj, a to jest co? GTC to nie chcemy. Pokażcie mi tą, bo jaki rocznik. 9. Na pewno benzyna, bo goła jak święty turecki, a benzyny mają to do siebie, tą przypadłość, że jak są benzynami, szału z wypasem nie ma. Żeby was nie zmyliło, że to jest alufelga, to jest kołpak. Na wzór robiony oczywiście kołpaka z tego Łoplowskiego. O, komuś szukam. Quattro to... To nie wiem, czy nas stać, ale zobaczmy na rocznik. 1, 11. Niestety my szukamy automata. Auć. O, tu jest TSI, są dwie rury. To nie jest 1,6 MPI. 1,6 MPI ma jedną chudą, małą, zgrabną, odpowiednią dla 102 koni rurkę. Lecę po furę, żeby Alika nie blokować. Artunik w Airline, zegar wirtualny, rok pański, drodzy państwo. 9, 19. To prawda, bez panoramy, ale... Jak mnie mam Harley Davidson Division. Ten tu stoi z kneflami czarnymi jakiś czas. Ale chwila, bo jest bliźniakiem. Twins rozmnożyły się. 180-konne jednostki na czarnych parkronikach wyglądają pięknie. I czarna klamka do tego. Gdyby jeszcze ten chrom był czarny, pomyślałbym, że jest to jakiś Black Edition. Albo co najmniej Shadow Line. Lustro czarne. Obwódka czarna, kierunkowskaz prawidłowy. O co chodzi z tymi czarnymi dodatkami? Nowszy halogen, starszy. Jak się domyślam, rocznikowo tak to właśnie jest. O, tu kupiliśmy Insygnię. Tydzień temu, 19 rok. Była produkcja, listopad 19 rok, natomiast rejestracja była w 20 roku. Szkoda, że u nas nie jest brana przy rejestracji. Pierwsza rejestracja w Sportline, jak domyślam się śmiało. Tylko brana pod uwagę zera produkcji. Może i słusznie, zresztą co wam będę gadał. Co kraj to, kurde, obyczaj. Na radarze, na bajerach. Skoda piękna w czerwonym, co? No właśnie. Też nie spodziewałem, że czerwona Skoda może być piękna. Dobrze wygląda. Pogoda zajebista. Można powiedzieć wybitna. Oczywiście na te place mam namiary w większości.
14 koła euro, 130 przebiegu, 17 rok. C-Max, tak? W automacie. No przyjemny, czysty, niski przebieg. Benzynowiec. Ale, chwila, gościu. Celika. Kwadratowej generacji. Rzadkość na świecie już chyba, co? 7 euro, za który rok? Tutaj popatrzeć. 130, 14 rok, drogo trochę. Jak na diesla. Krótka, szukam 1,6 MPI. Benzyna. Fotel grzany, zobaczmy na wydech. Podwójna rurka, 1,4. Tak jak sądziłem w Tezji. 1,6 MPI ma jedną, 1,6 MPI ma jedną rurkę, chudziutką, taką do 102 koni w sam raz przeznaczoną. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.